Zmartwychwstajemy, to już 17 odcinek, kochani. Bardzo się cieszę, że ciągle jesteśmy razem i że zbliżamy się do wniebowstąpienia Pana Jezusa, potem też do zesłania Ducha Świętego. Na zesłaniu Ducha Świętego ta seria rekolekcyjna się skończy. A moi kochani, dzisiaj przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa chcę zatrzymać się nad słowem z Ewangelii Jana. Z 16 rozdziału, to są wersety od 5 do 15. Zachęcam, żeby sobie przeczytać. To jest fragment tej takiej dużej przemowy Pana Jezusa do swoich uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy. U świętego Jana to jest tak wpleciona, taka wielka przemowa, jakby testament Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. A my weźmiemy sobie z tego ten fragment, 16 rozdział, wersety 5-15. Ja przeczytam tylko dwa zdania. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to go do was poślę. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na Jezusa w czasie tej ostatniej wieczerzy, w takim momencie, w którym On jest w pełni swojej misji. W pełni nie w takim sensie, że w pełni zaangażowania, tylko że dopełnia się Jego czas na tym świecie, w ciele. Dopełnia się też Jego formowanie uczniów. On ich kilka lat wcześniej zebrał, był razem z nimi, robił wszystkie rzeczy na ich oczach, uzdrawiał, głosił. 24 godziny praktycznie z nimi przebywał, wtajemniczał ich w swoją tajemnicę. I teraz, kiedy już umył im nogi, kiedy dał im swoje ciało, dał im swoją krew do spożycia, w czasie Ostatniej Wieczerzy mówi im też jeszcze: pożyteczne jest dla was moje odejście. I chociaż to napełnia wasze serca smutkiem, to i tak Jezus jest sobą i On to robi. Jest w jakimś momencie, kiedy się wypełnia coś, co On robił. I naprawdę dzięki temu słowu możemy zobaczyć, że jakimś sercem Jego misji było stworzenie Kościoła. Że On teraz zostawia ten Kościół trochę w taki sposób, że no, później powie, będę z wami przez wszystkie dni do skończenia świata i tak dalej, ale w jakimś sensie nie będzie go już takiego, jak był do tej pory. On odchodzi od Kościoła. I to dotyka uczniów i to napełnia ich serce smutkiem. I to jest normalne. Ale On odchodzi i mówi: pożyteczne jest dla was moje odejście. Jak nie odejdę, nie weźmiecie tego ducha. To jest jakoś, nie wiemy, na czym ta tajemnica polega, ale tak jakby to było niemożliwe, żeby móc przyjąć ducha i wejść w pełni w misję Chrystusa, dopóki Chrystus jest w ciele. Że On jakoś, to jest wpisane w tajemnicę, którą Bóg sobie tak wymyślił, jeśli możemy tak powiedzieć, że Chrystus ma odejść, żeby zesłać ducha, żebyśmy mogli wejść w misję Chrystusa, żeby Kościół mógł wejść w misję Chrystusa. I moi drodzy, dzisiaj na tego Jezusa, który jest w jakimś momencie kluczowym wypełnienia swojej misji, wsłuchajmy się, że On obiecuje, mówi: dostaniecie tego samego Pocieszyciela, dostaniecie tego samego ducha, dostaniecie tą samą rzeczywistość, którą ja oddycham, która mnie wypełnia, która jak oddech wypełnia moje życie, to wy dostaniecie tą samą rzeczywistość ode mnie i od Ojca. Jak pójdę do Ojca, to go do was poślę. Jak wy zaczniecie oddychać tym samym powietrzem, tym Bożym powietrzem, które jest w Bogu odwiecznie, to będziecie kontynuować to wszystko, do czego was przygotowywałem przez te lata, jak byłem z wami na ziemi. To są słowa Jezusa. Chciałbym was dzisiaj zachęcić, żeby chodzić sobie trochę i wsłuchiwać się w te obietnice. Myśleć o tym, że już normalnie jutro byłoby w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jutro mija 40 dni od zmartwychwstania liturgicznie. No, parę lat temu zostało to przeniesione na niedzielę. Od piątku zaczyna się nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego. Więc wsłuchujmy się w tego Jezusa, który mówi: to dobrze, że ja odchodzę, bo się robi miejsce na tego samego ducha, którym ja byłem wypełnionym. Wsłuchujmy się dzisiaj w tą obietnicę i starajmy się, żeby ta obietnica nas tak dotykała, żeby nasze serce zapragnęło przyjąć ducha. Zapragnęło mieć tego samego ducha, którego miał Chrystus. Święty Paweł później powie, że ten duch w naszych sercach ciągle woła: Abba, Ojcze, to jest duch Bożych dzieci. Pytajmy się, czy my chcemy być Bożym dzieckiem, czy chcemy tego ducha. Jeżeli rodzi się w nas pragnienie, to pozwalajmy, żeby ono się jeszcze w tych dniach rozpalało. Jeszcze bardziej i bardziej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Proszę was o subskrypcję tego kanału. Teraz jak zwykle o 9:30 jesteśmy na YouTubie, a o 21:00
na Facebooku będzie wprowadzenie w modlitwę na bazie tego samego fragmentu Pisma Świętego. Mam nadzieję, że do zobaczenia.